Turla się. Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTubie nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej moje ukochane głodomory z Deli For You. Z tego co wiem, kinderbale w Stanach są na porządku dziennym. I z tego co wiem, to wpadacie wtedy w większości w panikę, co przygotować, żeby zaskoczyć przyjaciół swojego syna lub córki. Pokażę wam w najbliższych dwóch odcinkach, jak syto zastawić ten oto stół przepysznymi, lekkimi i kolorowymi przystawkami. Przygotujemy pyszną quesadillę, chrupiące skrzydełka, aromatyczną kukurydzę oraz wegańskie falafele. Zacznijmy od falafela. Od jakiegoś czasu w sklepach pojawiły się miksy na gotowe falafele. I powiem wam, że mega ułatwiło mi to życie. Wsypujecie do miski, on jest w 100% wegański. I zalewacie połową szklanki gorącej wody. Miksturę odstawiam teraz na pół godziny na bok. W tym czasie ta masa sucha wciągnie całą wodę i będę mógł lepić placuszki. A my zajmijmy się zamarynowaniem skrzydełek. Dzielę je na dwukostne i jednokostne, czyli przecinam je dokładnie w każdym stawie. Podzielone skrzydełka wrzućcie teraz do miski i zamarynujcie je razem ze mną w suchych przyprawach. Skrzydełka możecie zamarynować na różne sposoby, ale ja wam pokażę oczywiście ten najlepszy. Czyli zaopatrzcie się w przyprawę, która się nazywa zatar. I tym zatarem solidnie obsypcie skrzydełka. A dla koloru dodajcie trochę suszonej papryki. I teraz dokładnie w tych suchych przyprawach musicie tego kurczaka wytaplać. Przyprawy pięknie obkleiły każde skrzydełko. Mogę też odstawić to na bok. Czas się wziąć za złożenie tortilli. Do quesadilli użyję placków pszennych o smaku pomidorowym. Jeżeli takich nie macie, a macie na przykład kukurydziane, to w niczym nie przeszkadza. Na połowie placka rozłóżcie dosyć sporą ilość sera. Na ten ser połóżcie zgrillowany wcześniej bekon. I teraz, żeby druga część placka się też dobrze przykleiła, to na bekon trzeba ponownie wysypać ser. I tak przygotowaną quesadillę do smażenia odkładacie na bok. Ja zrobię dwie quesadille. U mnie na imprezach zawsze momentalnie schodzą. Jeżeli placki wam zostaną i chcecie je przechować, to najlepiej zrolować je w ten sposób i z powrotem wsadzić do opakowania, po czym jeszcze raz zrolować je w opakowaniu. I przygotujcie razem ze mną przepyszny sos, w którym później po usmażeniu te skrzydełka wytaplacie. Do sosu będę potrzebował wyciśnięty sok z pomarańczy, limonki oraz cytryny. Ten sok teraz wlejcie do miksera. Dodajcie pozostałe składniki. Ketchup, miód oraz odrobinę czosnku. I teraz musicie to zblendować na gładką masę. Gotową miksturę teraz przelejcie do garnuszka i wstawcie na mały ogień. Pozostało już tylko przygotować sobie kukurydzę do smażenia. Ja wcześniej kukurydzę ugotowałem i wam też proponuję to zrobić. A teraz przekroicie je na kilka mniejszych części. Wszystkie pozostałe czynności będą się już odbywały na kuchence, więc bierzcie te klamoty i idziemy tam. Po czym poznać, że sos jest dobrze zredukowany? Otóż ta piana, która na początku unosiła się, że prawie wykipiała, teraz jest coraz cięższa i jest coraz niżej. To znaczy, że konsystencja sosu jest już idealnie gęsta. Sos teraz odstawię i zajmę się przygotowaniem falafela. Zobaczcie, jak pięknie ta masa wchłonęła całą wodę. Teraz bez problemu mogę z tego ulepić małe kotleciki. Turla się. A na samym końcu tą kulkę musicie zmiażdżyć. Ale tak, aby grubość tego ciasteczka była mniej więcej około 1 cm. Ostatni gotowy. Sprawdzę tylko, czy olej wystarczająco rozgrzany i mogę wrzucać. Piękne, złociste falafele. U mnie są już gotowe, a jak u was? A jakie mega chrupiące. Słuchajcie, teraz żeby tego oleju nie marnować, to do niego musicie wrzucić skrzydełka. Dzięki temu, że skrzydełka zostaną usmażone, a nie upieczone, będą z zewnątrz chrupiące, a w środku turbo soczyste.
Po około 10 minutach skrzydełka są już gotowe. Zapach, który się unosi znad tej miski, jest powalający. Zresztą jak zawsze, ja już widzę te uśmiechnięte gęby dzieciaków biegające wokół stołu. I to moje, to moje, to moje, to moje. Ale słuchajcie, żeby te skrzydełka były jeszcze lepsze, to teraz właśnie do nich wlewam ten sos, który redukowałem wcześniej i który wy też redukowaliście u siebie w domu. I tym sposobem skrzydełka dokładnie są obtoczone w przepysznym sosie. Ale ten sos, przez to, że nie był trzymany w piekarniku, jest wciąż bardzo delikatny. Skrzydła lądują. Wygląda to naprawdę majestatycznie, a pachnie obłędnie. Odłożę to jeszcze na chwilę i zajmę się przygotowaniem quesadilla i kukurydzy. Wam też to zostało na blacie? To bardzo dobrze. Quesadillę przygotujemy na patelni grillowej. Oczywiście, jeśli jej nie macie, może być to zwykła patelnia. A na drugiej patelni, żeby nie tracić czasu, w tym momencie możecie już przygotowywać kukurydzę. Kukurydzę tradycyjnie, jak prawdziwy gringo, przesmażymy na maśle. A żeby kukurydza była bardziej wyrazista, to do smażenia dorzucę kilka ząbków lekko zgniecionego czosnku. I teraz na masło wrzucajcie kukurydzę. Kukurydzę należy posolić i dorzucić do niej podczas smażenia kilka listków świeżej kolendry. W tym momencie quesadillę przerzucajcie na drugą stronę. Kukurydzę można podać razem z quesadillą na jednym talerzu, żeby pięknie wyglądała. Quesadillę ściągam z patelni. Najważniejsze, żeby quesadillę podać pociętą na małe trójkąty, żeby wygodnie złapać ją i zjeść. Jeszcze do tego kolendra, no bo w końcu to bardzo meksykańskie danie. A tutaj dostawię śmietanę do maczania zarówno kukurydzy, jak i quesadilli. Proszę, pierwszy set Kinderballu na ciepło gotowy. Obłędne, soczyste, słodkie skrzydełka. Do tego quesadilla z rozpływającym się serem, mega podsmażona kukurydza, no i wegański falafel. Ha? Czekajcie na drugi odcinek.